Siemaneczko kochani, na moim kanale Pracowita Pszczółka. U mnie jest już trzeci dzień deszczowy. Ślimaki mało mnie nie zjedzą. Tylko patrzeć, aż coś zacznie brać się za moje pomidorki. Jakieś choroby grzybowe. Zobaczcie, co dzisiaj postanowiłam sobie nazbierać. Skrzyp polny. Z niego będę robiła gnojówkę i oprysk, żeby już opryskać swoje pomidory, papryki i zobaczymy, ile ogórki mają liści. W takim razie zrobię też i na ogórki. Zabieram się za pokrojenie go na drobniejsze części i do Was wracam. Zobaczcie, oprócz Julci, tu jest jeszcze mój drugi towarzysz. Dzisiaj złapał nornica na grządeczkach, więc należy mu się spora dawka jakiegoś dobrego jedzonka. Skrzyp mam już lekko porozkrawany na drobniejsze części. Zalewam teraz to wodą. Najlepiej deszczówką, jeżeli macie z własnych studni lub po prostu taką odstaną. Jeżeli chcecie gnojówkę, ona musi Wam dłużej sfermentować. A jeżeli chcecie to użyć jako oprysków, to zostawiacie to na 24 godziny i macie po prostu gotowy już oprysk. Jeżeli używacie gnojówki, to proporcja 1 na 10, a jeżeli oprysku, to 1 na 20. Kochani, można do tego skrzypu, jeżeli chcecie robić oprysk, dodać sobie jeszcze mydła potasowego. Tego 0,03%, co pozwoli zwiększyć Wam skuteczność oprysku. Gnojówka ze skrzypu jest stosowana do zwalczania przędziorków i mszyc. Natomiast wyciąg ze skrzypu polnego działa zapobiegawczo przeciwko mączniakowi, na rdze, zarazie ziemniaka, parcha, zgniliznę. Możecie używać to na wszystkie warzywa dyniowate, na pomidory, na truskawki, na szarą pleśń. Ja stosuję również na ogórki, jeżeli już mają takie 2-3 liście właściwe. Pierwszy raz właśnie daję to, gdy mają 2-3 liście, a drugi raz przed samym kwitnięciem. Gdy warzywa Wam owocują, po opryskiwaniu no najlepiej poczekać tak około 6 dni, tygodnia przed spożyciem, bo skrzyp zawiera bardzo dużo krzemu, dlatego właśnie wzmacnia nam komórki roślin, które są bardziej odporniejsze na wszystkie ataki grzybów, jak również zawiera potas, fosfor, żelazo i mangan. Dlatego jest właśnie doskonały również do pomidorów. Także ja zostawiam to na 24 godziny. Rozcieńczam 1 do 20. I zabieram się za opryski pomidorów i ogórków szklarniowych, bo jest tak paskudna pogoda, że zaczynam już robić zabiegi po prostu zapobiegawczo, żeby mi żadne choroby grzybowe nie zaatakowały. Póki co żegnam się z Wami. Trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że u Was jest cieplej. U mnie jest naprawdę tragedia. Ślimaki, błoto, zimno. Tylko naprawdę patrzę, żeby jakieś zarazy weszły na moje sadzonki. Także subskrybuj mój kanał, lajkuj, komentuj. Bardzo dużo osób komentuje, pyta się. Staram się odpowiadać na to, co przynajmniej wiem lub próbowałam już sama. Także bardzo jest mi miło za te Wasze wszystkie komentarze. Mam nadzieję, że utrzyma się mój kanał bardzo długo i będę Wam jeszcze tak mogła relacjonować to, co umiem, co wiem, co już tak mniej więcej doświadczyłam już na swoich grządkach. Także trzymajcie się ciepluteńko.